W OSP Rębowo odbyło się spotkanie z uczestnikami oraz realizatorami projektu Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka osoby 60+. Projekt skierowany do seniorów z gminy i miasta Wyszogród cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczestniczy w nim ponad 20 seniorów. Projekt osiągnął swój cel, z czego najlepszym przykładem są nasi seniorzy, jak aktywnie uczestniczą w zajęciach. Polepszyła się na pewno jakość życia naszych seniorów. Głównie mówię tu o sprawności fizycznej, o sprawności manualnej naszych seniorów. Podczas zajęć na przykład kulinarnych seniorzy mogą wymieniać się swoimi przepisami, rozszerzać kuchnię polską i nie tylko, całego świata. To był czas wymiany wspólnych doświadczeń, spostrzeżeń oraz dalszych planów. Jesteśmy bardzo z tego zadowolone, bo mamy zajęcia, zintegrowałyśmy się, koleżanki teraz coraz bardziej dobrze znamy. Podobało mi się to, spotykanie się z przyjaciółmi, z koleżankami. Nauczyłyśmy się tutaj różnych i gotowania, i prac artystycznych. Wymiana doświadczeń kulinarnych, zawsze coś, każda coś nowego, a przede wszystkim integracja. Wyszogród jest jedną z trzech miejscowości na Mazowszu, w której projekt realizuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Postanowiliśmy, że również otworzymy się na ludzi starszych, którzy doświadczają często samotności, są też jak gdyby zagubieni w tej swojej egzystencji. I pojawił się taki pomysł, żeby zainteresować się osobami 60+ i zastanowić się nad tym, co oni przeżywają po tej pandemii, czego potrzebują. No i okazało się, że rzeczywiście szczególnie osobom samotnym potrzebna jest integracja, potrzebne jest wyjście z pieleszy domowych i wspólnie, żeby zaczęli się spotykać. To innowacyjny projekt wniósł wiele dobrego, zaznacza burmistrz miasta i gminy Wyszogród. Dzięki temu projektowi nasi seniorzy otworzyli się, odrzucili od siebie tą samotność, którą przyniosła pandemia. My nawet nie spodziewaliśmy się, że będzie taka potrzeba chociażby tych paneli psychologicznych. My młodzi żyjemy jakimś innym tempem, a nasi seniorzy naprawdę tego potrzebowali. Potrzebowali tej pomocy psychologicznej, potrzebowali pomocy aktywności fizycznej i dzięki temu projektowi mogliśmy naprawdę zaspokoić potrzeby naszych seniorów. Seniorki zadbały o to, by było to smakowite spotkanie. Wszystkich zaproszonych ugościły przepysznymi pierogami robionymi podczas trwających równocześnie warsztatów kulinarnych.